Witajcie w kolejnym odcinku programu Co w Kosmosie. W dzisiejszym odcinku usłyszycie o wulkanicznym Księżycu pozasłonecznym, obserwacjach Urana z dwóch różnych perspektyw oraz oscylacjach wielkiej czerwonej plamy. Zaczynamy od potencjalnego Księżyca pozasłonecznego. Do tej pory astronomom nie udało się potwierdzić istnienia żadnego Księżyca pozasłonecznego. Choć pojawiły się już niejednokrotnie przesłanki, że taki obiekt może istnieć, nie były one wystarczające, aby potwierdzić, czy to, co widzimy w obserwacjach, faktycznie jest księżycem, czy może czymś innym. Teraz zespół astronomów z Jet Propulsion Laboratory wykrył mocne przesłanki za tym, że wokół planety Łos 49b krąży księżyc. Planeta ta oddalona jest od nas o około 635 lat świetnych. Krąży ona blisko gwiazdy podobnej do naszego Słońca w tempie zaledwie 2,8 dnia. Sama planeta WASP-49b ma masę podobną do masy Saturna, lecz jest nieco większa od Jowisza. Należy ona do grupy tak zwanych gorących Jowiszy, czyli planet gazowych olbrzymów krążących niezwykle blisko gwiazdy. Bliskość ta sprawia, że na planetach panują wysokie temperatury, co z kolei skutkuje tym, że atmosfery tych planet są rozdęte. W 2017 roku wykryto rozległą sodową otoczkę wokół planety WASP-49b. Zdaniem naukowców z Jet Propulsion Laboratory otoczka ta może wskazywać na istnienie księżyca krążącego wokół WASP-49b. Zarówno gwiazda WASP-49 jak i planeta WASP-49b składają się głównie z wodoru i helu z niewielką domieszką m.in. sodu. Lecz ani planeta, ani gwiazda nie są w stanie wyprodukować sodu w takich ilościach, jakie udało się zaobserwować naukowcom. Z obserwacji wynika, że w układzie tym produkowane jest około 100 000 kg sodu na sekundę. Zdaniem naukowców z Jet Propulsion Laboratory źródłem tego sodu mógłby być wulkaniczny księżyc krążący wokół planety wasp 49 b. W naszym układzie słonecznym również znajduje się wulkaniczny księżyc. Io, będący księżycem Jowisza, co chwila wyrzuca z siebie dwutlenek siarki, sód, potas czy inne gazy, które tworzą wokół Jowisza otoczkę gazową o średnicy 100 razy większej niż sam Jowisz. Wykorzystując teleskop VLT, należący do Europejskiego Obserwatorium Południowego, naukowcy z Jet Propulsion Laboratory wykryli, że sodowa otoczka wokół WASP-49b znajduje się wysoko nad planetą, podobnie jak gazowa otoczka wokół Jowisza pochodząca od księżyca Io. Dodatkowo, w obserwacjach układu ŁOSP-49 zauważyć można, że ta sodowa otoczka nie porusza się idealnie z planetą. Czasami pojawia się ona lub znika za planetą lub za gwiazdą w wydawałoby się nieregularnych odstępach czasu. Aby lepiej zrozumieć to, co widzimy w obserwacjach, naukowcy stworzyli model komputerowy symulujący to, jak wyglądałaby w obserwacjach gwiazda ŁOSP-49, gdyby wokół niej krążyła planeta z wulkanicznym księżycem. Według symulacji, najlepszym wytłumaczeniem tego, co widzimy w obserwacjach, jest założenie, że wokół planety WASP-49b krąży wulkaniczny księżyc o okresie orbitalnym wynoszącym około 8 godzin. Tłumaczyłoby to wszelkie nieregularności w pojawianiu się lub znikaniu obłoku za planetą lub za gwiazdą oraz to, że czasami wydawało się, że obok ten porusza się szybciej od planety. Choć dużo wskazuje na to, że wokół łosu 49b może krążyć Księżyc, wciąż potrzebnych będzie więcej obserwacji tego układu, aby jednoznacznie stwierdzić, czy Księżyc ten faktycznie istnieje. Jedną z wątpliwości, jaką mają astronomowie, jest tempo uwolnienia sodu przez ten Księżyc. Tempo to jest tak duże, że z czasem Księżyc ten może stać się niestabilny i rozlecieć się na kawałki. Jeśli to się stanie, powinniśmy być w stanie zobaczyć to w naszych obserwacjach. Obserwacja i badanie planet pozasłonecznych nie jest łatwym zadaniem. Bardzo często w obserwacjach nie widzimy bezpośrednio planety, lecz to w jaki sposób wpływa ona na gwiazdę, blokując części światła lub lekko kołysząc ją, oddziałując na nią swoją grawitacją. Lecz nawet jeśli w obserwacjach widzimy bezpośrednio planetę, to wciąż mamy do czynienia z małą plamą światła aby lepiej zrozumieć jak należy interpretować obserwacje odległych planet zespół astronomów z MIT postanowił porównać obserwacje Urana wykonane w tym samym czasie z teleskopu Hubble'a z obserwacjami wykonanymi z sondy New Horizons. Głównym celem misji New Horizons było badanie Plutona. Wystartowała ona z Ziemi w 2006 roku do Plutona dotarła w 2015 roku. 17 września 2023 roku sonda New Horizons oraz Teleskop Habla wykonały obserwacje Urana. Teleskop Habla, który krąży blisko Ziemi, oddalony był od Urana o około 18 jednostek astronomicznych, natomiast sonda New Horizons znajdowała się prawie 70 jednostek astronomicznych od Urana. Jedna jednostka astronomiczna jest to średnia odległość z Ziemi do Słońca. Różne położenia sondy i teleskopu Hubble'a oznaczało, że oba instrumenty widziały Urana z trochę innej strony. Podczas gdy z perspektywy teleskopu Hubble'a Uran był niemal cały oświetlony, z perspektywy sondy New Horizons część jego powierzchni była nieoświetlona. Na zdjęciach wykonanych przez teleskop Hubble'a wyraźnie zobaczyć można chmury i burze w atmosferze Urana. Natomiast w obserwacjach wykonanych przez sondę New Horizons uran widoczny jest jako mała kropka, podobna do tych, jakie widzimy obserwując planety pozasłoneczne w bezpośrednich obserwacjach. Porównując obserwacje z tych dwóch obserwatoriów, astronomowie mogli przekonać się, jak zmiany, które zachodzą w atmosferze urana, gdy planeta kręci się wokół własnej osi, widziane w obserwacjach teleskopu Hubble'a, wpływają na to, co widzi New Horizons. Zarówno teleskop Hubble'a, jak i sonda New Horizons nie zauważyły zbytnich zmian jasności w miarę jak Uran obracał się wokół własnej osi, co wskazuje, że struktura chmur nie uległa zmianie w trakcie jak Uran obracał się wokół własnej osi. Obserwacje te pozwoliły również astronomom sprawdzić jak planeta odbija światło słoneczne w zależności od obserwowanej fazy. W obserwacjach wykonanych przez sondę New Horizons okazało się, że Uran odbija mniej światła niż spodziewali się tego astronomowie. Może to pomóc astronomom w przyszłych bezpośrednich obserwacjach planet pozasłonecznych, w których to przeważnie widzimy planetę, która nie jest w pełni oświetlona. W 2027 roku wystrzelony zostanie teleskop Nancy Grace Roman, który będzie wyposażony w koronograf, który blokując światło pochodzące od gwiazdy pozwoli na bezpośrednią obserwację planet pozasłonecznych. Dodatkowo w przyszłości NASA planuje wysłanie kolejnego kosmicznego teleskopu, którego głównym celem będzie poszukiwanie planet podobnych do Ziemi. Badanie przeprowadzone przez astronomów z MIT pomogą naukowcom lepiej zrozumieć obserwacje wykonane przez te teleskopy. Teleskop Hubble obserwował niedawno również Jowisza i jego wielką czerwoną plamę. Do tej pory Jowisz i jego wielka czerwona plama obserwowane były przez teleskop Habla raz do roku w ramach programu Outer Planets Atmosphere Legacy. Ostatnio obserwował on Jowisza w przeciągu 90 dni od grudnia 2023 roku do marca 2024 roku. W tym czasie wykonał on 8 obserwacji Jowisza, na których wyraźnie widać wielką czerwoną plamę. Pozwoliło to na zbadanie jej zespołowi naukowców z Centrum Lotów Kosmicznych imienia Roberta Godarda. Wielka Czerwona Plama jest to ogromny antycyklon, wir powietrzny, znajdujący się na południowej półkuli planety około 22 stopni od równika. Jest ona na tyle duża, że pomieściłaby w sobie całą planetę Ziemię. Wiatr wewnątrz niej może wiać nawet z prędkością 432 km na godzinę. Była ona obserwowana przez astronomów od co najmniej 150 lat. W obserwacjach wykonanych przez teleskop Hubble widać, że wielka czerwona plama delikatnie kurczy się i rozszerza. Do tej pory astronomowie obserwowali niewielkie zmiany w położeniu tej burzy, lecz nie spodziewali się oni ujrzeć tego typu oscylacji w kształcie samej wielkiej czerwonej plamy. Obserwując plamę w paśmie ultrafioletowym, astronomowie zauważyli, że jądro burzy robi się jaśniejsze, gdy plama robi się większa. Oznacza to, że mgła w górnych warstwach atmosfery się rozrzedza i pochłania mniej światła. Wielka czerwona plama znajduje się pomiędzy dwoma pasami Jowisza, ogromnymi strumieniami wiatru wiejącymi w przeciwnych kierunkach. Wielka czerwona plama jest co chwilę ściskana przez te strumienie wiatru, co powoduje widoczne oscylacje w rozmiarach samej plamy. Zdaniem naukowców, wielka czerwona plama będzie powoli kurczyć się, dopóki nie nabierze mniej podłużnego kształtu i się nie ustabilizuje. I to wszystko w tym odcinku. Jeśli się wam podobało, to polubcie ten film i zasubskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić następnych odcinków. Na razie i do usłyszenia za tydzień.